Już wtedy nie mieszkaliśmy na Krasińskiego, gdzie się urodziłem, ale mieszkaliśmy na ulicy Stryjskiej, a więc z tej głównej na południe ze Lwowa wyprowadzającej cały ruch za miasto. Na początku tej ulicy, tu przez pałac przed ogrodem Stryjskim, parkiem, i świetnie pamiętam moment, kiedy stoję na balkonie, bo nie ma szkoły. Odwołano szkołę. Jest 1 września i my jeszcze nie wiemy z babcią, która jest w domu, czy jest wojna, czy nie ma wojny. Bo radio nadaje mylące komunikaty. I w pewnym momencie ja widzę lecące samoloty. Oczywiście uważam je za samoloty polskie. Oczywiście jest to eskadra bombowców niemieckich, Dornierów, która przelatuje nad Stryjską, lecąc nad dworzec główny. I po chwili są detonacje potężne. I ja jeszcze łudzę się to, co podało radio, że będą detonacje na Skiwowie ćwiczenia. Babcia już wie, że jest wojna i jest cała zdenerwowana. I przyjeżdża ojciec samochodem i mówi, na dworcu trupy leżą. Jest bombardowany dworzec lwowski. Późno, to było południe, bo niemieckie naloty na tereny wschodnie no dopiero nie odbywały się jak tuż przy granicy czy na Pomorzu. W rannych godzinach. No i w tym momencie ja też zobaczyłem okropieństwo wojny, ponieważ z tegoż balkonu zobaczyłem furmanki jadące z góry ulicy Stryjskiej do szpitala i zobaczyłem, że na sianie we furmankach leżą ludzie w zakrwawionej pościeli. To był taki pierwszy wstrząs, co to jest wojna, na którą jednak wydawała mi się czymś atrakcyjnym, nowym. I to było takie pierwsze zetknięcie się z tym. Pamiętam też samochody wojskowe z karabinami maszynowymi, które miały niby ostrzeliwać samoloty. To było dosyć niesamowite wkroczenie, ponieważ nastąpiło ono dopiero 17 września. Niemcy dochodzili do Lwowa, byli już na rogatkach i cofnęli się, ustępując zgodnie z umową miejsce dla Armii Czerwonej. I taki zwyczaj, który panował w latach 30. w Armii Czerwonej przewidywał, że każdy żołnierz frontowy jest obowiązany na karabinie mieć bagnet i mierzyć w ludzi czy okna w ulicach, którymi przechodzi w obcym mieście. I właśnie tak zobaczyłem
tych czerwonoarmiejców z tymi sztikami bardzo cienkimi, takimi typowymi rosyjskimi, wymierzonymi w przemykających się ludzi i okna. I co zwróciło uwagę? Szli oni masą, to znaczy tłumem jakby, celując we wszystkie strony, i byli to ludzie zagłodzeni, niedorośli. Polski żołnierz, do którego byliśmy przyzwyczajeni oglądać, no był jakimś wielkim herosem wobec chuderlawych, niewielkich, koślowych postaci czerwonoarmistów. I to było moje pierwsze wrażenie, jakie zrobiły na mnie te wkraczające wojska. Drugie wrażenie to czołgi. Oczywiście tych polskich czołgów poza tankietkami nigdy nie widziałem, a były one olbrzymie. Były to zupełnie przestarzałe już, jak na II wojnę światową, czołgi, które były bardzo wysokie, sięgały pierwszego piętra i miały na górze balkonik, taki z poręczami, na którym czerwonoarmiści trzymali się. I pod ulicę Stryjską, która była dosyć stromą ulicą, one z trudem wyjeżdżały, ślizgając się. I później widziałem je porzucone w okresie, gdy Hitler rozpoczął kampanię przeciwko Rosji. One nigdzie już z tego Lwowa nie wyjechały. Natomiast ilość Armii Czerwonej, która zaczęła stacjonować w Lwowie, wyglądało to w ten sposób, że churalny śpiew całymi nocami, słychać było churalny śpiew ćwiczących oddziałów gdzieś powyżej na Tatrach Wschodnich, gdzieś na Nowym Lwowie, gdzie oni ćwiczyli całą noc. I najgorsze było to, że oczywiście od razu mieszkanie zostało zajęte. Pojawił się upraw domu. Uprawdajów, czyli domu. Był to rodzaj powiązanego z GPU człowieka, który chodził po mieszkaniach i kazał się wyprowadzać z niektórych pokoi. Także myśmy zostali zepchnięci jako ci mieszkający do podwórza, a oba pokoje od ulicy zostały wynajęte oficerom. Byli to dwaj lejtnanci. Dlaczego dwaj? Dlatego, że wzorem rewolucyjnej Armii Czerwonej każdy oficer miał swojego politruka. I był to lejtnant i lejtnant politruk. Odznaczał się tym, mieli oni kwadraciki, trójkąciki, podoficerowie kwadraciki, niżsi oficerowie, prostokąty, wyżsi.
aż do rąbów, które mieli generałowie. I oni w jakiś sposób spali razem w małżeńskim łóżku moich rodziców. I długo nie zasypiali, ponieważ był tam jeden przedmiot, który wzbudzał ich sensację. Mianowicie były to lampki nocne na krawędzi dużych drewnianych łóżek, które psztyczkiem można było świecić i gasić. I oni cały wieczór świecili i gasili te światełka. To było dla nich największą atrakcją. No, widać, byli to biedni dosyć i uprzejmi ludzie, którzy mieli tam wydzielony klozet i łazienkę, bądź Boże, było to duże mieszkanie i ich pobyt skończył się w ten sposób, że kiedyś się upili. Upili się i zaczęli strzelać. Mianowicie, jak oni to sami powiedzieli, że my zdziałali maleńką perestrełkę. I wyglądało to w ten sposób, że prawdopodobnie z pistoletów ręcznych strzelali po ścianach, po suficie. Myśmy się wszyscy schowali w kuchni i ojciec stał przy drzwiach, czekając, co będzie dalej. Ale oni byli bardzo uprzejmi i po chwili jeden z nich zaczął pukać i poprosił o szczotkę i zmiotkę, ponieważ się tynk wysypał. I on grzecznie pozamiatał te ślady po strzelaninie. Ale ponieważ strzelanina była słyszalna, upraw dom też się dowiedział o tym i sprowadził patrol i wewnętrznej jakiejś straży, który ich obu zabrał z mieszkania. I na tym skończyło się w naszym mieszkaniu pobyt oficerów Armii Czerwonej. I ponieważ mieszkanie było eleganckie, z balkonem, z widokiem na Park Stryjski, sprowadzono wysokich urzędników z Moskwy. Mianowicie przyjechał ktoś, kto reprezentował Ministerstwo Spirtu. To znaczy, była to wielka władza, że byli to dyrektorzy od spirytusu i alkoholi. Przejmowali fabrykę Baczewskiego i u nas wyznaczono im miejsce pobytu. Byli to wysocy urzędnicy z Moskwy, którzy zachowali się bardzo kulturalnie i ten jeden z nich miał tylko jedną prośbę do nas, żebyśmy wieczorem puścili mu radio. Myśmy mieli bardzo porządny aparat Telefunken, na którym były wypisane wszystkie stacje światowe mające tak zwane oko zielone, migające, jak to wówczas było modne w takich wielkich aparatach.
I on siedział i prosił ojca, żeby ojciec zostawił. A Berlin, a Paryż, a Londyn, a Rzym. I ojciec, prawda, po tej podziałce i podpisach stroił aparat i on to słuchał i to widać było wielkie przeżycie dla niego. To pamiętam, że kilka wieczorów spędził właśnie słuchając tego naszego radio. Wolno było mieć radio. Nikt jakoś tego nie zabraniał w każdym razie. I później ci wysocy urzędnicy z Moskwy wyjechali i już stale byli inni urzędnicy, którzy z Kijowa przyjeżdżali, którzy pracowali w lwowskim spirtotreście. Niektórzy z nich byli bardzo mili, jedli u nas obiady, płacili za to i chętnie rozmawiali o różnych sprawach. Przyjeżdżały do nich rodziny i tak dalej. I byli tak życzliwi, że mówili: macie iść głosować. Macie głosować za wcieleniem Ukrainy do Republiki Ukraińskiej Lwowa. Takie różne przykazania nam dawali w życzliwości, ponieważ w każdej chwili możecie zmienić miejsca pobytu. I te ich takie pomoce były bardzo znamienne i nawet usłyszałem to te rzeczy, które właściwie dopiero teraz są wyciągane z historii. Mianowicie głód na Ukrainie. Przyjechała do rodziny i z tych, którzy mieszkali u nas, taka trochę zwariowana ciotka i mówiła do nas tak: u was jest raj, u was wszystko można dostać. Myśmy z głodu dzieci jedli. Ja wtedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, co się właściwie dzisiaj dopiero potwierdza. I ona to świetnie pamięta, taką rzecz nam serwowała. I ten wyniszczony Lwów, gdzie nie było wody, trzeba było w wiadrach z parku Cyjskiego nosić wodę, stać w ogonkach za bąką. Ten ubogi Lwów był dla niej rajem w porównaniu z tym, do czego się przyzwyczaiła, żyjąc na Ukrainie. Więc te czasy trwały bardzo długo i ja zacząłem chodzić do szkoły. Cofnięto nas z drugiej klasy na powrót do drugiej klasy. To znaczy trzeba było zacząć. I w tej szkole uczono różnych rzeczy, ale obowiązkowy był język ukraiński i język rosyjski. I niestety ja bardzo zapomniałem. Także dzisiaj, jak jadę do Lwowa, czy widzę się z Rosjaninem, to mi trudno porozumieć się. Chociaż w szkole, a chodziłem do tej szkoły radzieckiej jeszcze wiele lat,
bo również po wojnie. No niestety, nie używając języka, go się zapomina. I w tej szkole oczywiście były też pewna dyscyplina. Byli nauczyciele polscy, którzy nauczali takich czy innych przedmiotów, ale była taka komsarg, w skrócie się nazywała. Ta komsarg to była taka bezpieczniczka pilnująca porządku w szkole. Ona werbowała do pionierów i ona szukała burżuazyjnych dzieci. A więc na przykład do mnie czepiała się, że ile ja mam sweterków, ciągle inny sweterek noszę. Jak to może być tak? A dawała przykład innych tam, biedni nie mają sweterków i tak dalej. I ona pilnowała, żeby na przerwach był porządek. Pamiętam takie prześladowanie, żeśmy jakiegoś tam, jak to chłopcy gdzieś tam się bili, gonili i tak dalej, to ona to porządkowała od razu sprawą polityczną. Gonicie go, bo jest Żydem i tak dalej. Ten sposób interpretowała i te szkoły no, trwały. Chodziłem do różnych szkół. To było przedwojenne gimnazjum imienia Kazimierza Wielkiego Nadwernickiego. I profesorowie z przedwojennego gimnazjum uczyli wszystkie dzieci, również te drugiej i trzeciej klasy, do których wtedy chodziłem. Co było najstraszniejsze w tych czasach? To, że każda noc była obawa wywózki na Sybir. I rodzice pakowali rzeczy i ja pod łóżeczkiem miałem ze sobą rzeczy różne, ciepłe, które i nie pozwalano mi się przebierać piżamę, tylko miałem spać w takich rzeczach, żeby od razu na siebie coś naciągnąć. I pamiętam te takie straszne noce, gdzie ja oczywiście jako chłopiec zasypiałem, ale czy moi rodzice spali, to ja nie wierzę. I nadsłuchiwali awantu i szumu przyjeżdżających samochodów i wyciąganych z mieszkań ludzi. Byli to różni ludzie i wywożono całymi rodzinami, z dziećmi, małymi dziećmi. I właściwie wszystkich, i Ukraińców, i Polaków, i nie było jakichś kryterium. Była chęć przesiedlenia ludności Lwowa na Sybir czy na inne tereny Związku Radzieckiego. I to były te straszliwe momenty, których
Ja się bałem iść spać. Bałem się po prostu. I proszę się nie dziwić, że w 1941 roku, jak na ulicy pojawili się żołnierze niemieccy, witano ich kwiatami. Witali ich kwiatami nie tylko Ukraińcy, którzy liczyli na samostyjną Ukrainę, ale różni ludzie,